Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zwiększa swoją powierzchnię pod inwestycje o 14,5 hektara, dając tym samym przedsiębiorcom nowe możliwości rozwoju. Prezes Leszek Dec wiele razy sygnalizował problem braku gruntów w podstrefie ekonomicznej. Dzięki wsparciu pana ministra Jarosława Zielińskiego, bo on bardzo nas wspiera w Warszawie, udało się włączyć kolejne obszary do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tutaj właśnie w Suwałkach wynikało to z faktu, że zostało nam bardzo mało terenów inwestycyjnych w granicach 12-13 hektarów, a jest w dalszym ciągu duże zainteresowanie przedsiębiorców, szczególnie tutaj miejscowych, na nowe doprowadzenia nowych inwestycji i te obszary, które zostały włączone, pozwolą przynajmniej w części zaspokoić ich potrzeby. Jeden z przyłączonych 8,5 hektarowych obszarów ma już potencjalnego nabywcę. Jeden z suwalskich właśnie przedsiębiorców jest zainteresowany takim dużym zakupem. Również pozostałe działki powinny szybko znaleźć swoich właścicieli. Kilku przedsiębiorców już na etapie przygotowań wniosku do Ministerstwa Rozwoju deklarowało w listach intencyjnych gotowość zagospodarowania nowych terenów. Liczymy, że przyniesie to nakłady rzędu 100 milionów, ponad 100 milionów, no i co najważniejsze, kolejne miejsca pracy. Sądzę, że jeszcze znajdą się pracownicy tu w Suwałkach. Będzie to oczywiście wymagało to zmiany podejścia do tych pracowników. Tak jak już kiedyś wspomniałem, w tej chwili przy tak małym bezrobociu warto jednak zastanowić się, by tym pracownikom poprawić warunki pracy, a w szczególności płacy, i sądzę, że jeszcze tych pracowników przedsiębiorcy będą mogli tu w Suwałkach znaleźć. Nowe grunty znajdują się przy ulicy Wojska Polskiego, Dubowo 2 w okolicy Mlekpolu. Jedne znajdują się przy pętli, to jest obszar 8-hektarowy, drugie z drugiej strony ulicy, tam mamy dwie działki po 2,5 hektara i jedną taką mniejszą działkę. To jest piękne połączenie zaraz do starej części ósemki i bezpośrednio tak rondo, łącznik, i jesteśmy na obwodnicy Suwałk. Stara część strefy przed rozszerzeniem miała do rozdysponowania tylko hektarowe i półhektarowe obszary dla małych inwestorów. Teraz jej powierzchnia w samych tylko Suwałkach rozszerzona została ze 165 do 179 hektarów. Jak informuje zarząd strefy, aktualnie do sprzedaży jest niemal 29 hektarów gruntów objętych podatkowymi preferencjami.